Witam serdecznie wszystkich spod znaku ryb w tym rozkładzie kart tarota dla Was na nadchodzący tydzień. Zapytamy tutaj karty o to, co się będzie działo w Waszym życiu zawodowym, tutaj w kwestiach finansów, czy trzeba się czymś martwić, czy są jakieś tutaj niebezpieczeństwa, czy inne trudności. Zapytamy o Wasze życie uczuciowe, może tutaj szukacie miłości, więc zobaczymy, co karty powiedzą, czy to będzie sprzyjający czas właśnie na to. Ale zanim jeszcze postawię karty, chciałbym tutaj powiedzieć, że jeżeli szukacie odpowiedzi na jakieś pytania, chcecie zadać pytania kartom tarota, to skontaktujcie się ze mną poprzez moją stronę internetową kosmatarot.com. Zachęcam i zapraszam bardzo serdecznie. Ale teraz przejdźmy już do rozkładu. Zacznijmy od głównego wpływu, od tego, co będzie na Was najbardziej oddziaływało. Jakbyście się tutaj zastanawiali, czemu ta talia taka mała, bo to tylko wielkie arkana są, ale mamy tutaj kartę pustelnika. I karta pustelnika wskazuje na to, że będziecie musieli w jakichś aspektach doczytać jakieś rzeczy, dowiedzieć się czegoś więcej, tak? Coś nie będzie od razu z założenia takie bardzo czytelne i takie jasne, więc trzeba będzie tutaj pewne rzeczy posprawdzać, żeby faktycznie podjąć może, nie wiem, dobrą decyzję albo w ogóle jakimś tematem ruszyć, żeby go rozpocząć, bo no, może nie wiecie, co tutaj w tej danej sytuacji zrobić, jak się zachować, jaką taktykę tutaj przyjąć na tą odpowiednią rzecz. No ale dobrze, przejdźmy teraz do rozkładu tego głównego. Zacznijmy od Waszej energii na ten nadchodzący tydzień, jakie tutaj będzie stan ducha. Mamy kartę koła fortuny, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe czy finansowe, to jest rycerz pucharów. Mamy trójkę buław jako sprawę związaną rodzinną. Mamy cesarzową w sprawach uczuciowych. Okej. Mamy tutaj także przestrogę. Ósemka buław. Dobrze. Pomocny wpływ, czy też radę kart, i mamy także króla denarów jako coś dobrego, co idzie w Waszą stronę. Karta koło fortuny daje Wam takie poczucie, będzie tutaj oznaczało, że będziecie, po pierwsze, będziecie energiczni nawet, będzie się Wam chciało, tak, w tym nadchodzącym tygodniu robić rzeczy. I będziecie tak skupieni jednak na tym, żeby te rzeczy, które robicie, żeby się zdecydować na to, żeby były to długofalowe rzeczy. Proste rozwiązania, czyli proste takie krótkotrwałe rozwiązania, Was nie będą satysfakcjonowały. Więc no, to fajne nastawienie, które warto mieć, i tutaj faktycznie widzę, że będziecie mogli być sprawczy w tym, żeby te rzeczy, które zrobicie, żeby trwały przez długo. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to ja tutaj żadnych obaw nie widzę, żadnych trudności nie widzę. Kwestii zawodowych także tutaj wszystko jest ok, a nawet powiedziałbym, że jakieś możecie liczyć na jakąś taką informację, która o potencjalnym sukcesie i potencjalnych możliwościach będzie mówiła, więc na przykład jeżeli jesteście kimś, kto szuka pracy albo chce zmienić pracę, to widać, że w tym tygodniu będzie dobry czas, żeby no właśnie takie oferty posprawdzać, bo widzę, że tutaj pojawią się jakieś możliwości, które będziecie mogli po prostu najzwyczajniej wykorzystać, i one będą no takie dość atrakcyjne, tak? Więc no warto popatrzeć. Nie jest tutaj może powiedziane od razu wprost, że pracę tą dostaniecie, ale no będzie coś, co naprawdę Was zainteresuje i będziecie też tym bardziej mogli faktycznie, macie wszystkie odpowiednie umiejętności, macie wszystkie odpowiednie zdolności, żeby w tym kierunku pójść i to zrobić, więc no nie jest źle, jest to ciekawa koncepcja. Jeżeli chodzi o kwestie związane z sprawami rodzinnymi, z bliskimi osobami, mamy trójkę buław, co oznacza, że będzie tutaj rozpoczynanie czegoś nowego, i mamy tutaj kartę cesarzowej. O, ciekawe. Może to sugerować, że ktoś z Waszych bliskich, przyjaciół tutaj tak odniesie jakiś, no,
dziwnie to może zabrzmi, ale sukces w sferze uczuciowej, czyli no nie wiem, może tutaj dowiecie się o jakimś dodatkowym, no nie wiem, może ktoś będzie w ciąży, może tutaj ktoś się oświadczy, może po prostu ktoś z waszych bliskich czy rodziny, może jakiś wnuk, wnuczka, syn, córka, może zacznie się z kimś spotykać, z kimś wartościowym i to tutaj oznajmi, tak? Więc no jedna taka pozytywna sytuacja będzie miała miejsce i będziecie z tego powodu zadowoleni. Też mamy tutaj kwestię związaną z uczuciami waszymi i tu widzę tak, jeżeli jesteście już w związku, jeżeli jesteście w bliższej relacji, to tutaj będziecie budować tą relację głębiej. Będziecie widzieć tutaj faktycznie, że to wasze uczucie wzajemne się pogłębia, albo będziecie mieli takie poczucie, o, że faktycznie on, ona mnie kocha, tak? Będziecie wiedzieć, że tak jest. I teraz dla osób, które szukają miłości, są singlami, właśnie starania podejmują, to widzę też tutaj, że w tym tygodniu, jeżeli jesteście na przykład na początku jakiejś relacji, to może być to taka, na pewno jakieś jedno takie wydarzenie, może jeden dzień, jeden wieczór, jedna noc może, taka, w której no, może dojść między wami do tej intymności. Tutaj też ta karta może wskazywać na to, że jest dobry czas, żeby poznać osobę, z którą faktycznie no, wasza relacja by rozkwitła, tak? Że tutaj to uczucie mogłoby się rozwinąć bardzo, więc jest szansa na kogoś, żeby wartościowego tutaj kogoś spotkać ryby, żeby z kimś rozpocząć taką, no, już bliższą, znaczy dalszą drogę, tak? Jakąś taką głębszą już sprawę. Więc jeżeli chodzi o przeszkody, mamy ósemkę buław. Ósemka buław sugeruje tylko taką jedną rzecz. Tu nie ma tak naprawdę przestrogi, to jest tylko taka rada kart też, tylko z taką może uwagą, żebyście jednak te rzeczy, które macie do zrobienia, które wymagają od was na przykład podjęcia decyzji, zrobienia jakiegoś działania, podjęcia jakichś odpowiednich kroków, żebyście stosunkowo szybko to robili. Czyli nie zwlekali z niczym. Tak? Im bardziej będziecie zwlekać z jakąś sprawą, tym ona może potem być, no nie wiem, bardziej problematyczna czy coś takiego. Jeżeli chodzi o radę kart, tutaj to poniekąd właśnie współgra z tą przestrogą, ta rada kart i współgra także z tym pustelnikiem, tak? Że podejmując decyzję, musicie tutaj zbalansować dwie rzeczy. Jedna to no, zrobić to stosunkowo szybko, tak? Czyli nie wstrzymywać się za dużo, ale też musicie znaleźć balans, bo nie macie podejmować tej decyzji pochopnie. Tutaj trzeba faktycznie posprawdzać jakieś rzeczy, dowiedzieć się czegoś więcej, no, sprawdzić, jakie są tutaj inne opcje. No, prześwietlić temat bardziej, niż byście może na pierwszy rzut byście to zrobili. Więc warto faktycznie tutaj znaleźć ten taki złoty środek, że jednocześnie zrobić szybko, a z drugiej strony jeszcze rozważnie i z uprzednim sprawdzeniem gruntu, z badaniem gruntu, więc tutaj widzę, że właśnie taka też najwyraźniej taka decyzja, taka sytuacja będzie przed wami w tym nadchodzącym tygodniu. To nie musi być jakaś wielka, strasznie olbrzymia rzecz, która wam świat wywróci, bo te rozkłady tutaj tygodniowe, one często karty w nich pokazują rzeczy no, takim o mniejszej skali, tak? No bo pytanie ma mniejszą skalę czasową, no to i też często mniejsze skalowo rzeczy tutaj są przedstawiane, ale to też nie znaczy, że coś takiego większego się nie wydarzy. Jeżeli chodzi o kartę czyli dobrego wpływu, dobrej rzeczy, która przyjdzie w waszą stronę w tym tygodniu, to widzę, że uda wam się zrealizować jakiś plan albo punkt planu taki ważniejszy. Rzeczy i myślicie może, żeby w tym tygodniu coś zrobić, tak? Macie to zaplanowane i tutaj faktycznie uda się wam to zrobić, uda się wam to zrealizować z sukcesem, więc jedna rzecz do przodu, bardzo, bardzo fajnie, będziecie z siebie zadowoleni i będziecie dumni. Więc ryby, to był rozkład dla was na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że był pomocny, że może tu jakieś rzeczy pojaśni. Ja jestem Kosma Mykowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!